Baranowice. Tu mieszka rodzina G-Playa. Pewnego dnia G-Play razem z G-Playką postanowiłem otworzyć swój własny sklep z gumami balonowymi. Niestety podczas testowania gum G-Playce zaklejają się usta i nie może mówić. G-Play postanawia zabrać ją do szpitala. Czy G-Playka wyzdrowieje? Zobacz odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 14,5 tysiąca kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony G-Play i dzisiaj bawię się, słuchajcie, trochę w ogrodnika. Kupiłem bardzo ładne kwiatki, ogólnie nie wyglądają może jeszcze tak ładnie, ale podobno rozkwitną i będą pięknie się błyszczały, tutaj mają być czerwone, żółte i tak dalej. Słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz musicie zamienić go na szary z dzwoneczkiem. Żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety, do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem. I my właśnie takich kwiatków musimy tutaj jeszcze, słuchajcie, na poustawiać tak G-play. Z 10, żeby wszystko G-play. Fajnie wyglądało. O, G-playka, siemanko, co tam słychać, słuchaj, u ciebie? Mam dla ciebie mega niespodziankę, chodź za mną, chodź. Jaka to normalnie niespodzianka? To jest mega niespodzianka, jesteś gotowy? No, dawaj, mów, 3, co tam? 2 i 1, bum! Co? Maszynka do gumy balonowej? Tak. Ale super, tak. G-playka, i co, słuchaj, można stąd wylosować różne gumy? Tak, można różne gumy, ale co najlepsze, mam multum gum balonowych, proszę cię bardzo, każdy smak jaki chcesz, wow, tutaj dla ciebie. Słuchaj, powiem ci tak, bo ostatnio właśnie siedziałam dość długo na internecie, no i właśnie wyszukałam takie super gumy balonowe i mam normalnie mega pomysł na biznes, wiesz, w ogóle spróbuj sobie. No słuchaj, którą właśnie by spróbować? Mamy, słuchaj, tutaj normalnie wiśniową, kokosową, jabłkową, wiesz co, ja chyba spróbuję sobie jabłkowej. No, spróbuj. Ty, ale dobra ta guma G-Playka. Ja nie mogę, ale pyszna w ogóle. No, ale dobra, można sobie porzuć. No, co ty wymyśliłaś ogólnie, co? Słuchaj, wymyśliłam, że otworzymy własny biznes, bo ja uwielbiam gumy balonowe. Chyba ty też, prawda? No, ja też bardzo lubię, słuchaj. Jak tu nieraz mi kupisz, właśnie, o, teraz wiśniową spróbuję. O, spróbuj. Ale pyszniutka, można ją porzuć sobie tak. Słuchaj, mam na ciebie w ogóle, weź sobie tutaj, dam ci nawet połowę. I słuchaj, robimy coś takiego. Otwieramy własny sklep z gumami balonowymi. Co ty o tym myślisz? Ty, świetny pomysł, G-Playka. Nie ma czegoś takiego w ogóle w naszym mieście, dlatego to będzie, wiesz, to nisza. To słuchaj, może pojedziemy do miasta, znajdziemy w ogóle jakieś miejsce, gdzie, słuchaj, byśmy sprzedawali te nasze gumy i będziemy rozwijać nasz sklepik nowy, co? Ej, tak, to jest super pomysł, G-Play. Słuchaj, może ja jeszcze pójdę po prostu kupić więcej tych gum balonowych, bo im więcej, dobra, tym lepiej. A gdzie one są ogólnie? Gdzie tu jest sklep? Na targ jest, na targ idę, wiesz, tam są, dobra, gumy jakieś, bo te zamówiłam przez internet, ale słyszałam od Halinki, że na targu też jest jakieś sklep. Nie, zobacz, a ty tutaj może kup nam jakiś lokal, dobra? Dobra, spoko. Dobra, ej, chwila, tutaj, czekajcie, tu jest na sprzedaż, tutaj kiedyś była w ogóle kwiaciarnia, są nawet jeszcze kwiatki, ale w ogóle możliwe, że to jest, słuchajcie, na sprzedaż i teraz będziemy mogli to kupić. W sumie, słuchajcie, tak się składa, że mam tutaj kartę, zobaczymy w ogóle, ile mamy pieniędzy na koncie, czy nas w ogóle stać na jakiś lokal. Mamy prawie 7 tysięcy, dobra, wypłacimy może 6, zostawimy sobie parę pieniążków, oczywiście na czarną godzinę, pyk. I ogólnie, słuchajcie, mamy tutaj trochę 500 i może uda nam się po prostu kupić ten lokal. Także jeszcze raz się tutaj może rozejrzymy, zobaczymy, czy ten właśnie lokal jest w 100% w ogóle nam odpowiadał. Proszę pana, dzień dobry, nie widziałem tutaj wcześniej pana, to pana jest lokal? Tak, to jest mój lokal, proszę pana, właśnie, no miałem tutaj kwiaciarnię, ale no nie idzie i mnie interesuje, więc postanowiłem po prostu sprzedać i wie pan co, normalnie zostanę piosenkarzem, tak, bo ja piękny śpiewam, tak, dokładnie. Gratulacje, tak. A ile kosztuje ogólnie to miejsce i za ile można by to kupić? No wie pan co, już mam normalnie podpisany kontrakt z wytwórnią muzyczną, więc szybko opknę za 5 tysięcy, tak. O, świetna wiadomość, proszę pana, to ja nie zastanawiając się, chciałbym to kupić i otworzę tutaj sklep z gumami balonowymi, jeśli będzie pan miał ochotę, no to oczywiście panu taką gumę dam, oczywiście. Mogę nawet dać spróbować, mam różne takie smaki i będę właśnie tutaj już rozkładał nasz sprzęt. Tak. Mamy właśnie tutaj takie maszynki, można sobie wylosować dowolną gumę, jak jeśli by pan chciał.
Okej. Świetne, proszę pana. To ja w takim razie już idę, bo normalnie, bo za chwilę limuzyna pode mnie podjedzie. Dobra, do widzenia. Do widzenia. No to niezła gwiazda, słuchajcie, limuzyna. Może niedługo na jakiś koncert jego pójdziemy. Dobra, wystarczy, że teraz, słuchajcie, zorganizujemy. O, są ramki i będziemy mogli po prostu w ramki powkładać te gumy i ktoś będzie mógł sobie je wybierać, dany smak. Okej, także wkładamy tutaj guma balonowa. Tu będzie po prostu najlepszy sklep, słuchajcie, w mieście z gumami balonowymi. Będą tutaj najlepsze i najrzadsze również smaki. Okej, mamy tutaj tyle. Jeszcze oczywiście jabłkowa tutaj i jeszcze wsadzimy na przykład znowu tutaj niebieską. No i tak to wstępnie wygląda. Myślę, że dosyć szybko to ogarnęliśmy. Teraz sobie może sam spróbuję, słuchajcie. O, Gplayka, słuchaj. Gplay, cześć. O, wow. W ogóle znalazłeś mnie tutaj. Znalazłem w ogóle lokal, kupiłem go. Gplayka. I tak wygląda nasz nowy sklep z gumami balonowymi. Jak ci się podoba? Bardzo piękne, normalnie piękne są wszystkie gumy, ale to fajnie wygląda, Gplay. I w ogóle, słuchaj, mam też jakiś nowy smak gumy balonowej. Tak? Zobacz sobie, słuchaj, tutaj daję ci normalnie połowę. Może nie próbuj, bo to jest specjalnie dla gości, słuchaj. To ja bym zrobiła taką w ogóle promocję, że pójdziesz i wszystkim rozdasz po prostu za darmo gumy balonowe, żeby po prostu zrobić taką promocję, żeby tutaj do nas, do lokalu przychodzili. No i dobra. Wiesz, zapraszaj, powiedz, że są najlepsze gumy i w ogóle są mega super. Także i w ogóle to było po taniości kupiłam trochę, ale no, co tam, wiesz. No to więcej teraz zarobimy, kaski, świetna no sprawa, właśnie, wiadomość. Słuchaj, ja sobie tutaj zjem tę tylko czerwoną. W ogóle jak się mega jeżuje, nie? Można robić balony nawet, słuchaj, wszystko. Tak. Dobra. Słuchaj, no dobra, to idź na promocję, a ja pilnuję w lokalu tutaj, dobra? Dobra, może uda ci się już coś sprzedać, Gplayka, jakąś gumę. Zapraszamy do naszego sklepu. Chwila, widziałem tutaj jakiegoś pana. Zapraszamy do naszego sklepu z gumami. O, tam jest dużo ludzi, poczęstujemy. Najlepszy sklep, tam gdzie była kiedyś kwiaciarnia, słuchajcie, najlepsze gumy balonowe, różne smaki, przeróżne, kokosowe i tak dalej, owocowe. O, tam są jeszcze jacyś ludzie, słuchajcie. Ej wy, mam najlepsze gumy balonowe, trzymajcie tutaj, różowe, zielone, niebieskie, jakie tylko chcecie. Wszystko oczywiście na razie za darmo. Możecie tutaj też taką maszynkę wam może ustawię. Chce pan gumę? Panie, tak, proszę, tak, jasne, guma. Jasne, o, dziękuję bardzo, to jest jakiś nowy sklep. To tak. Może panu zapłacimy od razu jakieś pieniążki za takie pyszne gumki? Nie, nie ja trzeba, to jest za darmo. Ogólnie tak? Zapraszamy, wow. Żeby zachęcić was, żebyście wpadali do naszego sklepu z gumami balonowymi. On jest tam, gdzie była kwiaciarnia, tak? Także zapraszamy ogólnie. Okej, dziękujemy bardzo, panie, jak się pan nazywa? Pan Gplay. O, dobrze, to gumy balonowe u Gplaya. Dobra, jemy normalnie. No, rzućcie miłego rzucia. No i słuchajcie, wszyscy są zadowoleni. Panie, pan też dostaniesz gumę i wy też dostaniecie. Każdy dostanie gumę w mieście, chociaż jedną od naszego sklepu. Oczywiście za darmo, a za resztę oczywiście trzeba zapłacić. Jednak guma kosztuje tylko 1 złotóweczkę, także państwo, proszę państwa, zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Idziemy w ogóle zobaczyć, jak tam Gplayka, czy już jacyś klienci przyszli, czy coś sprzedała. Gplayka, jak tam ogólnie, co? O, cześć, słuchaj, no sprzedałam już 4 gumy balonowe, zatem ba fajnie. Jacie, nie? Zarobiliśmy 20 na razie, słuchaj, tam złotych, zatem super. Gplayka, no. Te gumy są takie dobre, że mi się cały czas chce je rzuć po prostu, wiesz, o, co, one są przepyszne, nie, ja nie wiem w ogóle, gdzie ty je kupiłaś, ale ja po prostu cały czas je jem i żuję sobie. Ja to spróbuję, tą nową. A, to jest ta nowa, tak? Tak. No dobra, i jak ogólnie? Może balona byś zrobiła jakiegoś, Gplayka? Umiałbyś ulepić? No. I jak? Ej, balon ci pękł, Gplayka, balon ci pękł na buzi. Ej, ty nie możesz mówić, Gplayka, co się stało? Ty czekaj. Może to jest jakaś coś nie tak z tą gumą. Słuchaj, czekaj, ja spróbuję ci zdjąć z buzi. Ty, za bardzo jest przyczepiona do twojej buzi. Gplayka, słuchaj, musimy iść gdzieś, nie wiem, do chirurga jakiegoś, żeby ci to rozciął. Chodź. Ty serio nie umiesz mówić? O kurczę. Dobra, Gplayka, wsiadaj do samochodu. Jedziemy szybko tutaj do przychodni i mam nadzieję, że lekarz ci pomoże. O nie, co to za gumy jakieś dziwne, sklejące twarz, że teraz normalnie Gplayka nie może mówić. Dobra, dawaj, wysiadamy. Tutaj jest lekarz. Ła, spokojnie, uspokój się, słuchaj. To nie moja sprawa, to nie moja wina, Gplayka. Sama chciałaś zjeść. To chyba wina tych tanich gum, które kupiłaś ostatnio. Dobra, dawaj, chodź, gdzieś tu wchodzimy. O, panie lekarzu, tutaj jest Gplayka. W ogóle niestety ma zaklejoną buzię, całą w gumie. Musi pan jej pomóc.
Zbadam Gplejkę, proszę poczekać na korytarzu. Dobrze, Gplejka, także ty tu dzielnie czekaj. Jakbyś miała ochotę, to możesz tutaj jakąś inną gumę sobie zjeść. Chociaż nie masz nawet jak sobie włożyć jej do buzi. Haha, w sumie trochę spokoju. Proszę pana, proszę ją zbadać, nie wiem, jakoś tą gumę ją zdjąć i do zobaczenia. Okej, słuchajcie, widzieliście? Jednak te gumy nie są za bardzo bezpieczne, a najgorsze jest to, że ja ludziom je rozdawałem i w sumie mogą być też inni poszkodowani, po prostu zjeść tą gumę i po prostu sobie zakleić twarz. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych skarg na nasz sklep. Tutaj w ogóle drzwi są nie ten. Słuchajcie, ja nie wiem, ciekawe co ten lekarz tam robi. Halo, halo, panie lekarzu. Halo, dzień dobry, zapraszam panie. Zabieg się udał? Udał już? Właśnie jest pewien problem. Ja tutaj Gplejka już leży, niestety, ale nie da się. Jak się nie da? Nie da się tej gumy zdjąć? Nie da się, do końca życia będzie miała tą oto gumę balonową na twarzy. Przykro mi, proszę pana. Niemożliwe, ale co to jest, jakieś dziwne, nie wiem, substancja tak. Po prostu nie do zdjęcia? Tak, ona się, dokładnie. Nie wiem, z twarzą po prostu połączyła tak, jej? Z twarzą się połączyła, nie da się, próbowałem wszystkiego normalnie, jakichś tutaj rozpuszczalników, wszystkiego. Pani Gplejka po prostu nie jest w stanie, no nie będzie mówić do końca życia widocznie, proszę nie. pana. No. To jest tak. Zła wiadomość, ale w sumie nie będzie mi truła po prostu, nie będzie mi gadała jakiś głupot. Ej, Gplejka, żartowałem. Odpoczywaj sobie tutaj, o, ja znajdę, pana, panie tak. doktorze, coś. Proszę pana, chwileczkę, jeszcze tutaj Gplejka napisała w ostatnich normalnie tchnieniach życia na kartce coś tutaj, nie wiem, znaczy, no, bardzo widać, że jest zdenerwowana, proszę poczytać, tak. Tą różową gumę balonową kupiłam na targu, na stoisku ze słodyczami. Dobra, to już wiadomo w sumie, gdzie ona tą dziwną gumę trefną tak, jakąś kupiła, tak, to ja tam pana, pójdę, tak. może się rozejrzę. Gplejka, nie martw się, znajdę, będziesz umiała mówić, nie martw się. A tymczasem musisz po prostu siedzieć spokojnie i cicho. Także dobrze. Dziękuję doktorze, niech ona proszę. Tu sobie odpoczywa, dobrze. A ja tymczasem okay. idę. Okej, słuchajcie, musimy teraz iść na targ i po prostu zbadać tą sytuację. Z czego jest w ogóle ta zrobiona guma? Może zdobędziemy jakiś roztwór, dzięki któremu będziemy mogli po prostu ją, nie wiem, rozpuścić, czy coś w tym stylu. Dziwna sprawa ogólnie, nie spodziewałem się, że istnieje taka guma, w ogóle, dzięki której w ogóle będzie można sobie tak twarz skleić. Ej, w ogóle, a ci ludzie? Patrzcie, w ogóle też mają posklejanie. Cały czas mówię w ogóle, bo już naprawdę się trochę... O nie, gonią mnie! Ej, ludzie! Spokojnie! Ej, wszystkim wam się buzie zalepiły? Ej, no przepraszam, słuchajcie. Ale wiecie co? Mam dla was konkurs na 1 000 000 złotych. Kto odpowie na moje pytanie, ten zgarnia całą kaskę. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2. I ten, kto odpowie, dostanie 1 000 000. Ile? O, nie umiesz mówić, nie umiecie mówić, macie zaklejoną twarz. Tak naprawdę nawet mi nie odpowiecie. Dobra, ja uciekam, muszę uciekać na targ. Ej, uspokójcie się, spokojnie słuchajcie, macie być spokojni. I macie nie mówić nic złego na naszą właśnie, nasz sklepik z gumami, bo zaraz traficie tam do dziury, was wrzucę was do dziury. Masz ty hopsa. I teraz ty jeszcze hopsa tutaj, tą dziewczynę tutaj wrzucimy, zaklejoną twarzą. Dobra, i masz ty. Zostaliście, słuchajcie, tutaj uwięzieni, macie się uspokoić, bo tak naprawdę jesteście, widzę, że zdenerwowani, nie możecie nic mówić niestety, ale słuchajcie, żeby wam tutaj miło się siedziało, macie tutaj jeszcze więcej gum, próbujcie, to nie są ogólnie zaklejające gumy i myślę, że tak naprawdę możecie tu chwilę poczekać, może znajdę niedługo roztwór, to wam rozkleję te buzie. Okej, słuchajcie, my lepiej zwiełamy, tutaj jest targ i podobno Gplejka mówiła, że gdzieś w sklepie z cukierkami tą gumę kupiła tutaj po taniości. Pamiętam, że jeszcze mówiła, o, jakąś po taniości gumę kupiłam i tak dalej. O, tutaj są słodycze, słuchajcie, i widać, że tutaj są jakieś gumy, to my się tu rozejrzymy, zobaczymy, może znajdziemy, nie wiem, jakiś skład tej gumy, z czego ona jest zrobiona, czym można by ją rozpuścić, bo naprawdę już dużo tutaj mieszkańców miasta, myślę, że może być poszkodowanych, a ogólnie nie chcielibyśmy w ogóle, żeby nasz sklep miał złą opinię i będziemy musieli przepraszam jakoś... Przepraszam bardzo, co pan tak? tutaj robi na moim stoisku ze słodyczami? A, to pana stoisko, tak? Co ja? Już co wszystko ja? Jasne. Ogólnie rzecz biorąc, moja żona Gplejka tak? kupiła tutaj u pana tą gumę, jakąś no, po taniości, sprzedał pan ją mega tanio. No, tak, i no, mega tanio. My założyliśmy sklep z gumami i tak naprawdę wszyscy, a niech pan może pożuje tą gumę, sklej się co? Panu twarz i nic pan nie będzie mógł mówić, jak nawet to? Chirurg, lekarz tego nie umie co? Rozmontować, to jest jakaś to dziwna guma. To pfu, to nie chcę, jak ona, proszę pana, ja ją kupiłem po taniości, dlatego ją sprzedałem po taniości, w ogóle ja tutaj mój sklep zawsze sprzedaję dobre i bardzo drogocenne i rzeczy, proszę pana, ja nie wiedziałam, że ta guma balonowa skleja twarz, ale proszę pana, mogę panu powiedzieć, skąd ja tą gumę balonową wziąłem, pan chce no skąd? Wiedzieć?
Ja ją kupiłem od takiego kolesia, który mieszka tutaj, o, w tym domu. Pan widzi ten dom taki tutaj? No o. Widzę. Ja normalnie, on do mnie przyszedł raz, taki trochę podejrzany, ale do mnie, wie pan, jako taki stary typ i mówi, o, siema. No i ja tutaj panu sprzedam tak po taniości gumę, to ja mówię, biorę, no bo sprzedam po taniości, kupiłem po taniości, ale trochę no i tak dobra, ale pan to gaduła jest. Jak już wszystko wiadomo, tak. Czyli ogólnie pan kupił od tego kolesia, to ja będę po prostu szukał tam jakichś wskazówek, bo składu pan nie zna tej gumy. No niestety nie znam, przykro mi bardzo, ale normalnie powodzenia. Dobra, to ja się tu rozejrzę, a to jakiś cwaniak z tego domu najprawdopodobniej po prostu sprzedał tą gumę dziwną. Nie wiem, może sam ją wyprodukował czy coś, jest w ogóle ktoś tu w domu, będziemy musieli się tu zakraść i znaleźć jakieś właśnie wskazówki, może coś odkryjemy, słuchajcie. O, garażem byśmy weszli, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, może tu znajdziemy te gumy gdzieś zamagazynowane, tu nic nie ma niestety, jest jeszcze jakiś safe. Ty, pieniądze pewnie za sprzedaż tych gum. Dobra, musimy to zabrać, bo to pewnie zarobione właśnie ze sprzedaży tych złych gum. Dobra, musimy się teraz tutaj rozejrzeć. Jest ubikacja, nic tutaj nie widzę, w ogóle nikogo chyba nie ma, jest czysto. Także możemy w spokoju, tutaj jakieś buciki. Okej, nieważne, idziemy w sumie dalej. Także tutaj widzę, są jakieś pokoje. O, zejdziemy na dół. Patrzcie, widzicie, są tutaj jakieś gumy balonowe. Ej! On tutaj możliwe, że je tworzył we własnym zakresie, bo po prostu miał jakieś tu składniki. Ej, tu jest nawet jakaś skrzynka. I są te gumy balonowe tanie. I czekajcie, jest roztwór rozcieńczający gumę. Dokładnie, bingo, mamy to. Mamy to, tym roztworem możliwe, że będziemy mogli tą gumę, słuchajcie, rozcieńczyć i dzięki temu po prostu odkleić twarz tym ludziom. Dobra, musimy uciekać. Ej, w ogóle mieczek jakiś tu był. Skąd ten mieczek się tu wziął? Ej, chwila, podejrzana sprawa. Ej, jakiś dziadek, dobra, musimy się schować. To może on produkuje tą gumę. Ale super, normalnie już nikt w tym mieście nie będzie do mnie gadał. Mam dość tych ludzi, mój wynalazek jest genialny. Dobra, idę. Jaki wynalazek? Jaki wynalazek, co? Co? No jak to, jaki? O nie, ty wiesz o mojej gumie balonowej zaklejającej usta? Słuchaj, o to ty nie. To wymyśliłeś? Specjalnie tak chciałeś, żeby ludziom zaklejała twarz ta guma? Specjalnie, słuchaj, to jest mój wynalazek, bo jak na przykład żona uprzykrza ci życie, czy na przykład chłopak ci uprzykrza życie, to bierzesz taką gumę, żuje sobie on i po prostu koniec. Na przykład mama ci uprzykrza życie, już dość normalnie z tata, słuchaj, wszyscy, koniec normalnie z tym. Koniec. Tak naprawdę tutaj ja otworzyłem sklep z gumami balonowymi, tak? I przez ciebie straciłem bardzo dużo klientów i będę mieć złą opinię, rozumiesz? To dobrze ci tak, słuchaj, już nikt w tym mieście nie będzie mówił, bo każdy będzie miał zaklejoną buzię. To sam sobie teraz żuj tą gumę, natychmiast masz to rzucić, rozumiesz? Żuj to. Nie będę żuł tej gumy, bo co mi zrobisz? Co? Słuchaj, co no bo cię pokona, wysadzę ci chatę. Co ty tutaj kloca postawiłeś? Tak, dla ciebie specjalnie. Dobra, pokonam ciebie ja, słuchaj. Znasz mój sekret, więc zabierzesz go normalnie do grobu. Nie, nie ma takiej mowy w ogóle, dziadku jeden. Ty. Dobra, pokonałem, słuchajcie, tego dziadka, w ogóle jakiś dziwny był, ale najprawdopodobniej to on stoi za tymi gumami i tak naprawdę najlepsze, że tak naprawdę miał roztwór, dzięki któremu tą gumę można rozcieńczyć, także może mamy rozwiązanie tutaj problemu. Będziemy musieli teraz szybko znaleźć G-Playkę czym prędzej i po prostu rzucimy w nią tym roztworem, rzucimy jej twarz w tym i mam nadzieję, że ta guma się po prostu rozpuści i już nie będzie jej zaklejała twarzy, także idziemy. Nie wiem, ona w sumie możliwe, że dalej, słuchajcie, w szpitalu jest na przykład i dalej tam sobie leży. Nie mam zielonego pojęcia w sumie, gdzie teraz jej szukać. Także rozejrzymy się tutaj może po okolicy i po prostu ją odnajdę. O, zobaczcie, tam jest G-Playka, patrzcie. G-Playka, wszystko w porządku? Dalej nie możesz mówić, ale już wyszłaś ze szpitala. Dobra, teraz stój, słuchaj. Mam rozwiązanie twojego problemu. Nie ruszaj się, uwaga. 3, 2, 1. Boom! I jak ogólnie? Ja cię... Zadziałało, G-Playka! To był roztwór rozpuszczający tą gumę balonową. Słuchaj, za tym wszystkim stoi tutaj taki dziadek, który mieszka. I ogólnie, wiesz co, możemy mieć problemy i możemy mieć dużo negatywnych opinii, wiesz co, innych ludzi, bo tak naprawdę dużo ludzi zakleiło sobie twarz tą gumą dziwną, wiesz? Ja tak, aż sobie to mam pomysł, może damy im parę gum balonowych za darmo, patrz, na przykład taka czerwona, ona jest bardzo dobra, ona jest wiśniowa. Tak, ogólnie tak, myślę, że jest, słuchaj, nasze te dobre najlepsze gumy nadrobią i tak zaległości, tak, właśnie, i będą do nas klienci wracać, ale w ogóle jak było, jak słuchaj, to jest nie mówić, co? Tak, po prostu, ja chciałam mu coś powiedzieć i nie mogłam, chciałam sobie na przykład zamówić coś do picia, jakąś herbatę albo pizzę albo cokolwiek, nie mogłam, po prostu masakra była, dobra, ale daliśmy radę. Tutaj jest G-Playka, pełno ludzi.
gości. Zapraszamy Państwa do najlepszego sklepu z gumami. Nie pożałujecie Państwo, zapraszamy. Także Gplayka musimy tutaj w gratisie dawać więcej po prostu gum. Ja idę już do sklepu, może za momencik przyjdą jacyś klienci, a ty tutaj rozdawaj. Dobra, także myślę, że słuchajcie, znaleźliśmy rozwiązanie problemu z zatkaną buzią Gplayki, a teraz wracamy i będziemy sprzedawać, mam nadzieję, kilogramy, tysiące ton gum. Także dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!